Czemu ja się stresuję? A co jest? Czemu ja się stresuję? Co jest? Ty wiesz, co dzieje, David? Co jest grane? Chodź, mi brzuch boli. Ja bardziej się stresuję chyba reakcją Dawida, co on sobie o mnie pomyśli, niż ty pata. Bo myślę, że sobie jak będzie cię. No dobra. Tu została zablurowana marka koszulki? Aż tak? Dobra, w każdym razie przed wszystkimi to ukrywałam i nikomu się nie rozprułam i wie o tym tylko Karol. We wtorek mam operację powiększenia piersi. Zajebiście! No, ale się stresuję. Zajebiście! Tak strasznie. A a masz dobrego lekarza? Tak, mam mega zajebistego lekarza i ogólnie już wiesz. Mogłem ci powiedzieć kontakty. Ale nie, ale co i co, już masz operację teraz? Tak. To ty musiałaś dużo wcześniej Mega. Dużo wcześniej musiałaś to ogarnąć. Masz wszystkie badania, wszystko te zrobione? Tak, wszystko mam zrobione, byłam już na kilku konsultacjach. To od kiedy widzieliście? Nie, no bo wiesz. Widzieliście? Bo ostatnio też mieliśmy takie rozmowy. No, Wera się w sumie chyba długo zastanawiałaś, ale... Wiesz, bo to jest trudny temat w Polsce, nie? Mimo wszystko. Ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę to jest twoje ciało. Możesz zrobić co chcesz i możesz mieć wyjeb tak naprawdę, nie? Ale chodzi o to, że ludzie i tak będą cię oceniać, szczególnie jak jesteś dziewczyną popularną. Ja miałam świetnie... Zrobisz reakcję ekipy? Reakcja ekipy, kurwa! Kochani, tak? Chciałabym wam coś pokazać, ale nie mówcie proszę nikomu. Nie no, Gil, ja jestem zajawiony. Uważam, a to było zabawne, no? Przyszedł mój brat i będę mu właśnie mówić o tym, co ukrywam przed wszystkimi. I dlatego to teraz jeszcze nagrywam, żeby mogła mu o tym powiedzieć. Powiem ci coś. Co? Powiem ci coś. Właśnie czekam, muszę powiedzieć. Mówię z kamerą, żeby mieć troszeczkę łagodniejszą reakcję. Nie, to nie to. Ale dużo osób tak obstawiało właśnie po tylko... Tak szalę, że 3 dni leżeć w łóżku. Serio? Naprawdę. Nie, nie. Chodź, nie. Co się stało, ziomo? Nie, nic się nie stało. Halo? Czy to sztuczny ski? Co jest? Musiałem zadać to pytanie. No nie, już się wygadałeś, że 3 dni będę leżeć w łóżku. No nie wiedziałem, że coś ten, ale o co chodzi? Przed wszystkimi to ukrywam. No dobra, to powiedz. No dobra. A ty wiesz? Tak. Wie. Co, jakieś szokujące? No dobra. No. Kurwa, uwielbiam takie filmy. Poczekaj, muszę tutaj światło. Dobra, mogę mówić. Jestem spakowana, prawie. Jej brat jest giga tepolem? Co to znaczy tepolem? No. Bo jutro jadę do szpitala. Muszę być szeptem, bo trąba już. Się domyślił. Ja myślę, że ty jesteś w ciąży, ziomo, tak naprawdę. Nie, jestem w ciąży. No dobra, a po co jesteś do szpitala? Bo tak naprawdę będę powiększać piersi. Co to jest tepol? Nie. Serio? No. Nie. Ale no jasno cholera, co chcesz robić. Mówiłaś to mamie? Mówiłam. I co ci powiedziałam? To najlepsze jest to, że ostatnio tu siedzieliśmy na obiedzie. Wychodziłam na balkon i sobie z nią o tym rozmawiałam. I tak właśnie mówiłam, mamo, ale nie mów nikomu. No i co ci mam powiedziała? No, że ogólnie git, ale żeby nie był za duże. Serio? No. A tata? Kobieta sprawa, tata nie wie. Jesteś już pewna tego, czy coś? Przecież ja już dawno jestem pewna. Już ten. Ale powiedziałeś, a ja nikomu nie chciałam mówić. Przed wszystkimi ukrywałam. Nie mówiłam nic. Nie mówiłam. No dobra, ale co? A teraz trąba już przed chwilą. No, będzie mi ci to szlecycki. Ja? Nie wiedziałam. No, brakuje to przed chwilą powiedzieć. Tak, skojarzę fakty. Że nikomu będzie leżeć 3 dni, już mu jeść, że... Oho! A tempol! Jestem. A czemu uważacie, że jest tępy? No nie wiem, ponieważ to nie jest dobry pomysł. A ty to zaakceptowałeś, chłopie? Co? No mi się podoba. Nie no, chłopie, dotykałeś kiedyś sztucznych cysków? A podoba mi się powiększenie usta? Też nie. No widzisz, mi się podoba. A dotykałeś kiedyś sztucznych cysków? Nie. No właśnie. Że tego się akurat nie spodziewałem. No właśnie, nie. O chuj chodzi temu ziomalowi? Znaczy, ja wam powiem tak, do momentu, kiedy ktoś by mi nie przyszedł i nie powiedział jakiejś totalnej głupoty, kurwa, którą zamierza zrobić, to ja bym mu, nawet jeśli bym uważał inaczej, za każdym razem takiej osobie powiedział, kurwa, zajebiście, zadał mu pytanie, jesteś tego pewna? Pewny? Tak. No to kurwa, zajebiście, żółwik, baw się dobrze, bo tak szczerze to chuj go to interesuje, czy sobie powiększy cycki, czy sobie nie powiększy, co mu to w życiu zmienia. Wiesz, jeśli to nie jest... Kurwa, w razie czego taki implant można wyjąć, czy 40 innych rzeczy, ona się jeszcze może rozmyślić do tego czasu, ale...
Inaczej, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak zapewne, jak ona mówiła na początku, no to wiesz, były jakieś dywagacje, też widać, że ona się przejmuje tym, co ludzie sobie dookoła powiedzą, więc jak przychodzi jej, kurwa, no, chujowo, ale po co? A tobie się to podoba? Nie, no to zjebane, dotykałeś tego kiedyś. Wiecie, co chodzi? Że takie to jest, no, niemiłe, nie? Szkoda, że nie ma wsparcia. Ja to nieważne, co mi ktoś powie. Jeszcze, jeśli mi to nic nie zmienia, po pierwsze, 16, a po drugie, nie jest to jakieś ryzykowne. Cześć. Zajebiście, rób co chcesz. Zagrać w WOD, bardzo, bardzo proszę. Mój nick to Paweł Kalinowski, ale naprawdę bardzo, bardzo proszę, jesteś wspaniały wuja. Zobaczymy zaraz, panie Kolu. Więc no, nie wiem. Wiesz, no każdy se reaguje jak chce, nie? Koniec końców. Ale jeśli wrzucają to do internetu, to my se ocenimy. Więc my oceniamy tą reakcję na bardzo złą. No. I to jest właśnie najgorsze. To jest to, co ja zawsze mówię. Najgorsze jest w momencie, kiedy... Najgorszy jest fakt, że jest w kurwę mega dużo osób, które... nie żyją twoim ciałem albo nie żyją twoim życiem, ale są kurwa pierwsi, żeby ci czegoś odradzać, zabraniać, nie popierać i innego tego typu itp, nie? Więc no. A co jeśli ona kurwa, bo też może być taka sytuacja, codziennie jak się kąpie, patrzy w lustro kurwa, jej się w chuj nie podoba, ma jakiś gigakompleks, nie wiem, nie chce chodzić na plażę, unika basenów, bo jej się po prostu nie podoba, ale przyjdzie jakiś łeb, który ogólnie tego nie przeżył, mówi, no po co, nie, no tak to nie, nie, no po, kurwa, no zjebane, no nie rób tego. Wyraził swoje zdanie? Nie wyraził swojego zdania. Przyszedł i próbował wpłynąć na tą decyzję, żeby jednak tego nie robiła. A poza tym swoje zdanie jest bardzo ważne. Za każdym razem to podkreślam, ale w momencie, kiedy ona sobie nie robi krzywdy, robi coś dla siebie i jest pewna, to nawet jeśli się w 100% nie zgadzasz z tą decyzją, to nie musisz tego mówić, nie? Tym bardziej, że jest to twoja siostra. Więc no, to jest to, co ja mówię. Jeśli, nie wiem, przyszłaby... To nie wiem, kurwa, przyszłaby Sandra i mówi... nie wiem, co ona może sobie zmienić. Nie wiem, kurwa, powie, chcę mieć rude włosy, bo kurwa nienawidzę siebie w blond włosach. Ja tak mówię, kurwa, rude włosy. No dobra, chuj, dobry pomysł, nie, Żuwik? I to i właśnie przez coś takiego, przez takie reakcje, ludzie potem no nie starają się spełniać swoich marzeń, albo co, kurwa, sąsiad powie. Chuj w dupę temu sąsiadowi. Tego się nikt chyba nie spodziewał. Ciebie nie wiem, czy one będą pasować, jeżeli ja, bo no, byś wreszcie... A pasują te? Pasują, no ale... No właśnie, takie będą. Aha, okej. No, może trochę większe. A masz jakąś obiekcję, jakąś taką, że jak to ma wizualnie wyglądać? Mam. Jakąś taką wizualizację? Nie są twoje cyski, tylko są cyski wizualizacja, tak? No, ale nie, wizualizacji nie mam, tylko innych dziewczyn. No, co mam ci pokazać? Pokaż mi te cyski. On mi na wszystko mówi dobry pomysł, albo jak powiedziałam operacji, to mi mówi to kiedy idziesz, więc no. Ja bym zrobiła normalnie. Ja tam ten... Ja koniec końców też wychodzę z założenia, że każdy powinien patrzeć przede wszystkim na siebie. No chyba, że decyzje, które podejmujesz, mają wpływ na życie innych osób. Więc jeśli ktoś przyjdzie i powie, wpadłem na taki pomysł, że będę robił wyścigi uliczne po Wrocławiu, po mefedronie i po pół litra wódki, no to być może, kurwa, byłbym pierwszą osobą, która by mu kluczyki zabrała. Kurwa, jak chcesz, to sobie nawet, kurwa, amputuj nogę, no. Twoja noga, nie moja. Nie, bo zrobisz jakieś ogromne, kurwa. Nie zrobię, co ty, przecież to mnie nie posuwało ogromne. No właśnie. No nie, no co ty? Patrz, pokaż ci coś, patrz, daj na chwilę. No nie będę tylko twoich cysków. No nie. Boli cię to? Troszkę. To pomyśl sobie, że ja taki ból będę jutro przeżywać cały czas. Taki. Że jest zniszczony. Czym będę tu leżeć? No ale, aha, że po pracy idę. No będę się tam chciałaś, kurwa. Chciałam. Nie, no dobrze, dobrze, cieszę się, że mi powiedziałeś. Patrz, na przykład, zobacz, z takich nic, takie na przykład. No ale nie, masz pokazać takie, jak ty chcesz zrobić. No, takie właśnie. No i widzisz, no nie będę źle, no. No właśnie. Nie będę źle, no ale wiesz coś. No, a tam coś nagrało? Nagrało się, jak chcę. No dobra. No więc, w takim razie. No.
ale musisz obiadać na paluszkę, że nikomu nie powiesz. No dobra, możesz jeszcze Marysi, no. Bo to jest taki temat, że laski o tym gadają. No dobra, dobra. No dobra. Jeżeli to jest to. No to to. Jutro jadę i właśnie nie chciałam nikomu mówić, żeby się nie stresować i żeby w ogóle nic nie było. I już od dłuższego czasu to ukrywam. I tak sprytnie sobie to ukrywałam. Nie no git, wiesz, ja... Nie no, oczywiście... Zwolennikiem i chuj! Ja na przykład z... Znaczy nie, że ja jadę z Marysią, że ja powiedziałem, że chcę, tylko na przykład on na przykład też lubi, nie? Jak się oglądaliśmy tego Warsaw Shore, tam połowa lasek, no tak. I niektóre mają naprawdę... Ładnie zrobione. Tak, no że nawet to wygląda tak w chuj estetycznie. No tak. Na przykład mi się nie podobają, jak są takie wielkie, kurde, takie, no. Że jesteś taka wielka. Nie, właśnie chodzi o to, żeby to był ładny. Tak, o to chodzi o to, żeby nie wyglądać jak debil później. Tak, żeby nie wyglądać jak taka baba. Ty jesteś bardzo mała, nie? No tak. No właśnie, ja nie będę mieć jakichś super dużych, tylko będą ładne po prostu. Ważna operacja już. No, do tego się stresuję. W sensie, tam się dużo może wydarzyć. No. I będziesz pod narkozą, będziesz spała, nie? Będę. Ja się tam śmiałam. Po czym? Ktoś mówił, że ci nie będzie przez tydzień. No, bo na początku tak powiedziałam, że... Będziesz mogła nagrywać filmy przez tydzień? Tak, bo nie będę. A nagle filmy na zapas i tak się... No. Nie no. Ale, bo tydzień jest takie podejrzane, bo nie mówiłaś o żadnym wyjeździe ani nic. Więc no. Takie rzeczy jak, nie wiem, jakieś usta, piersi, czy jakieś, nie wiem, operacje, jak ktoś komuś coś nie pasuje w swoim ciele, to jak najbardziej okej. Okay. Ale jak ja się zastanowię, to kiedyś... Nie miałem takie podejścia jak on teraz. Teraz mam takie, że nawet jak... Parówka jest, może przesyła 10 zł. Na powiększenie suta. Dzięki. Pozdrawiam. Z kim da się zrobić na siłowni? Dobra. Nie wiem. Że się bardzo tą decyzją stresuję, że ci o tym powiem. Ale proszę mi na wstępie nie lisować i proszę nikomu nie powiedzieć, bo muszę to zrobić tak... No powiedz szybko. To już chyba wiem, no. No co? Nie wiem, dobra, mówię. No co myślisz? No nie wiem, zależy, czy będziesz zmieniała coś w sobie, czy nie w sobie. Ja stwierdziła, że goliś na wysoko. Dobra. Jutro o 9 wyjeżdżam do Katowic, czy zoperować sobie piersi. To tak myślałem, że tak zresztą powiem. Chciałem szybko powiedzieć, sprzedaż nerkę. Ja pamiętam, jak moja koleżanka sobie zrobiła, to przez tydzień ją nosiliśmy do kibla. Tak. Pamiętam, bo wtedy... Czekaj, ja przyszedłem na imprezę do was, ktoś zapłacił jej 500 euro, żeby tak. Dotknąć cycków za 20 koła. Tak było. Dawaj dobrą historię, no. No cóż, Belka, no to jest twoje ciało. Kurwa, w sumie? Jak teraz, różni się to w dotyku? Nie wiem, wuja nigdy nie dotykał takich. Chcesz sobie je tak powiększyć, to nie ma problemu przecież, no co ja mam do tego? Tak, ale nie, ogólnie się strasznie stresuje reakcją wszystkich. To miało nie być w ogóle nagrywane, ale... No, miało w ogóle nie być nagrywane, ale mój brat przyszedł i powiedział, no, czy nie będziesz leżeć w łóżku, powiedz mi o co chodzi. I Marcin się domyślił, no i już poszłam. Tak, kurwa, to jest niesamowite, jakbym was zapytał, jak wygląda cipka z bliska, to większość by myślała, nuuu, i by zapodało rysopis jakiejś Kimi Granger, co się naoglądali. A teraz nagle, tak, teraz nagle i naturalne, kurwa, były dotykane i soperowane, kurwa, i duże, i małe, i kurwa, i miseczka A, i miseczka D. Wszystko, kurwa, nagle czat, kurwa, no pewnie, no kurwa, chłopie. I to sześć różnych, mogę nawet lekarza polecić, które były najmilsze w dotyku. Taką robotę zrobił. Nie, jesteście niesamowici, nie? Wy mi tu tak kutaskiem śmierdzicie. Takie farmazony mi tu pierdolicie. O. A to tak do pełnej sprawności, no to nie wiem jak to będzie u ciebie, ale ona wracała miesiąc gdzieś, nie? Lekarz mówi... A ty co, wuja nadal konia walić? No tak, ustami twojej starej. I robię tak. Mówił, że 3 dni, 5, po 7 będzie normalnie, ale dopiero po miesiącu podnosiła ręce. Tak. Nie można biegać, podnosić rzeczy. No, nic nie można robić, musisz leżeć przez 3 dni tak w ogóle. Tak, przez 3 dni leżysz, no i dlatego ja, jak napisaliście, że jest koncert 26, to przyspieszyłam, bo no, tydzień po operacji nie dałam rady. No ale to co, Vera? Ej, jakieś musisz zrobić, nie? No przecież jak już ci ciąć, to po chuj. Nie chcę właśnie żadnych jakichś wielkich bimbałów, chcę, żeby było ładnie. Nie, ładnie. Okej. Musisz na imprezie, żeby ci... O, zrób jednego większego, proszę.
To jest dla ciebie ważne i tak dalej. To kurde, zajebiście. My z trąbą idziemy na powiększanie kutasów niebawem. Ja nie muszę tego dobrze. Nie. Szukałeś mnie. To jest mega ciekawa, jak się będziesz czuła. No ja jestem ogólnie, mimo wszystko, jak tak sobie myślę, ja jestem odporna na ból, więc... A da się tego kutasa jakoś powiększyć? Tak kolega pyta. Tak czysto teoretycznie. Jak masz takiego, to da się coś z nim zrobić, czy nie? Czysto teoretycznie, wiecie o co chodzi, nie? Zupełnie czysto teoretycznie. Jestem przygotowana, żeby nie bolało, ale myślę, że będzie bolało z kurwa. W sensie, że nawet jak na moją odporność, to będzie mega duży ból. To właśnie na początku tego filmu powiedziałam, że to jest moja świadoma decyzja i że wiesz, ten film jest plus 18, dlatego że uważam, że osoba pełnoletnia dopiero może podejmować takie decyzje, nie? Ja rozumiem, że wpływam na ludzi i rozumiem, że daję przykład dziewczynkom, ale że no mam po prostu 25 lat, nie? To nie jest tak, że ja mam 20 lat. No 25 lat to jest Ja czasami się... Bo dla tych ludzi oni myślą, że ja mam 17, nie? Że kurwa jesteś takimi dzieciakami. A 25 lat to jest, uważam, że już... No kurwa, no bo często się zachowujecie jak dzieci na tych filmach i macie reakcję, jakbyście mieli 6 lat, no. Więc no, z jednej strony chcesz być wzorem i jakby takim przewodnikiem, kurwa, młodszych osób, no to spoko. Ale z drugiej strony, no nie dziw się, że potem przez taki pryzmat cię oceniają, nie? Więc no nie możesz się jarać pluszakiem, a po chwili powiedzieć, że w sumie, no to wiesz, no nie mam 5 lat. Cola ID przesyła 5 zł. Na przeszczep włosów za kolaczku, kochany, I love you. Naprawdę, no to jest już taka decyzja świadoma, nie? Ciekaw jestem, co moi rodzice na temat to będą. O Jezus Maria, ja się będę bała. Mój dziadek co powie? O ja wiem, mój dziadek co powie, no właśnie. Mój dziadek? Ja wiem, że moi rodzice powiedzą, że no spoko, bo moi rodzice są teraz tacy, wiesz. Co? No. Moi rodzice na wagę. Dobra, przyszedł już ten moment, kiedy jestem dzień przed operacją, tak naprawdę już nawet nie dzień, a mniej godzin. I się pakuję, wziąłam ze sobą lekarstwa wszystkie, które powinnam. Miałam sobie jakieś szerokie spodnie. Ty, kupiła sobie taką kietę jak wuja. Jaka fanbojka! Skarpetki ciepluchne. I babcie też. Dobra, to mnie nie interesuje. Kurwa! Nie to. Rozumiem, że daję jako takie po domu. No to będzie śmiesznie. Do ja rękę mam taką spoconą, że jest mokra jak nie wiem co. Dos. Nas. To chciało. Moje łóżko, mam zaraz mało, mogę... Dobra, pokaż jak to wygląda. Dalej, tak dziwnie mówię. Najważniejsze, że za godzinę do domu. Ona jakiś ma... Najgorsze już za mną było. Przecież... Jakiś... Jakby jakiś taki plecak, co to ma? Po prostu trzymać to wszystko w kupie, tak? Żeby się... Przeżyłam noc, więc już git. Teraz tylko jeszcze tą noc przetrwać i już będzie biorę skórki. Lekarstwo nie. Taki będzie lepiej. Do no wydaje mi się, że do przodu ci będzie lepiej. Będziemy musieli jechać mega... Kurwa, i teraz jest pytanie, czy to jest takie przeaktorzone, czy rzeczywiście się tak słabo czuje? Żeby szwy nie poszły, okej, okay, no w sumie jest to logiczne. Okej, masz lecki czy pod dupkę? To jest tak dosyć należąco, bo ja tam siedziałem, to nie wiem, czy chcesz trochę mniej sedać? Nie, jest mi. Czy boleć? W ogóle nie dawał leków przeciwnie. Ja to normalnie bym autem pojechał. I ta pani mówi, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Powiedziała, że sprawdzi i przyjdzie za pół godziny. JD przesyła 5 zł. Kurwa, kobiety to wszystko mogą zrobić z usta, piersi, dupę i wiece jacja się nie da powiększyć zbytnio, bo nie dość, że tam o 2 cm max, to jeszcze może potem nie stawać przejebane widzowie to życie. No ale wiesz, powiem ci tak. Możesz ogolić pachę. Możesz pójść do fryzjera. Możesz z niej wpierdalać 15 tysięcy kalorii dziennie. Możesz nie śmierdzieć i wydaje mi się, że wtedy też zwiększysz statystycznie swoje szanse, żeby płeć przeciwna się tobą zainteresowała, nie?
Więc na. Co pół godziny przyszła, pyta się mnie, czy boli. Ja mówię, no boli. Ona, o no bo to w ogóle nie leci. Ja muszę panią przekuć. I od nowa inny węflon. No ale nic, no. Ogólnie git. Nic nie pamiętam ze swojego snu. Chciałam zapamiętać sen z głupim Jasiem, ale nie zapamiętałam. Obudziłam się na sali. W ogóle zaczynając od początku, to ja miałam mieć operację o 16. I ja sobie jeszcze piszę z wami na chillku, po czym pani przychodzi, no zabieram panią na operację. Ja mówię, jak to już? Ona, no tak, jest pani umyta, ma pani wszystko założone, bo tam trzeba było 4 godziny wcześniej wszystko założyć i umyć. Pod kroplówkę mi też podłączyli, węflon i wszystko, no i tak czekałam. No i zabrali mnie na tą salę, to zaczęłam się denerwować. I wjeżdżam na jakieś inne piętro, tą windą jechałam jak w tych wszystkich serialach. Na łóżku już? No, na łóżku, na łóżku. No, no, no. Pani tam na tą. Ja raz spać. Idę. Dobra, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś totalnego seksistę, no ale chciałbym już spojrzeć, tak? Mam nadzieję, że pokażę. No i. Co to węflon? Takie, co w rękę se wkuwasz. Zdawałam, jak chciałam stać. I to tak zmiotowałam. Serio, wszystkie lekarstwa, bo to ponoć się chce wymiotować po tej narkozie strasznie. I po tych antybiotykach, co dają. I sobie posiedziałam jeszcze chwilę i powiedziałam pani, nie, jednak nie dam rady, jednak nie. No i tapali mnie, tablet na zdjęciu po prostu. Tam tylko dam, że na gór. Mam taką tablet, bo oni strachują. A daty? Udało się, no to już weźmiemy. Tak, tak, masz Dawid klucze jakieś, albo a daty? A tą całą jedną żyłem miałam taką bordową. Tak, serio? No taką, aż tak. To jest strasznie. Pomóż ci? Z tobą. Pomóż cię. O. Czyli co, nie możesz... No takie duże chyba też nie są, nie? Takie minimalnie chyba większe. Tak. I zaznacz sobie. Czyli w sumie od 4 do 10. Kto to jest? Zaczyna jeden dzień. Przeżyłam kolejną noc. W sumie... Jaka spocona i tłusta. Asystentka? Okej. Okay. Kurwa, chyba za dobrze jej się nie spało. Była lepsza niż noc w szpitalu. Spałam dłużej, wzięłam sobie lekarstwo, ale nie na sen. A popiję wyspadę, przydarcam siło. Widzicie, leżę teraz na płasko. Łatwiej mi jest... Wąt z dupy przesyła 5 zł. Pierdolicie takie głupoty na czacie, a później przychodzi taki Nikoś czy Sandra i mówią, że nitro głupoty pierdoli, wy weźcie się uspokójcie. Teraz na płasko, łatwiej mi jest, jak troszeczkę już sobie siedzę, a jak tak siedzę, jak tak leżę na płasko, to bardzo ciężko mi wstać, ogólnie podpieram się nogą, tak, i ręką o nogę i tak sobie wstaję, ale rano mi było mega ciężko, miałam taki kryzys. Czy po takiej operacji można pić? No pewnie przez parę pierwszych dni nie pijesz, nie? Żeby nie osłabiać organizmu. I Karol mi coś powtarzał, że kobietka przeżyłaś najgorszą noc. Najgorszą noc przeżyłaś i już będzie tylko lepiej. Pani pielęgniarka nam powiedziała, że jakby tam wczorajszy dzień, czyli ten, w którym wychodziłam z szpitala, to były takie wakacje, czyli nic nie musiałyśmy robić ze sobą. Nie musiałyśmy się kąpać, żadnych patronków zmieniać, ani nic. No a dzisiejszy dzień już jednak będzie trochę bardziej wymagający, bo i lekarstwo już mi zeszły ze szpitala i... Słabo, bo ja nie chciałam psychicznie historię. Nie mogłam jednak nagrywać wszystkie. Tydzień po operacji. Ponieważ jednak ten... Nie no, jest zauważalny, że tak powiem, improv, tak? Jest zauważalny improv. Wiadomo, że każdy by to chciał zobaczyć bez tej marynarki, bez koszulki, najlepiej bez stanika, kurwa, tutaj amatorzy wszystkich filmów, amateur, MILF i Moms Bank Tense. Ja wiem, żebyście chcieli, ale niestety najprawdopodobniej nie będzie wam dane. Być może jakieś zdjęcie się pojawi na jakichś wakacjach w jakimś bikini tak zwanym. No. Ból, który mi towarzyszy. Dań pokazała? Jest nie do opisania. Joda przesyła 5 zł. Trzymać GoPro, które sobie tam wzięłam, ani w niektórych momentach telefonu. Więc teraz chciałabym wam przedstawić całą moją historię. Od momentu, kiedy wybrałam się do szpitala, do momentu, kiedy przeżywałam ten tydzień już po operacji, do teraz.
Ale zacznijmy od początku. Jak widzieliście, ja w dzień operacji byłam bardzo zestresowana, ale mimo wszystko byłam dobrej myśli. Fajnie, bo odwiózł mnie... No kurwa, będzie tu siedzieć i pierdolić przez 10 minut na tym? Wypis, bo on się... Jestem w szoku, że ty chodzisz, bo jak się kąpaliśmy, ciebie kąpaliśmy, no. Pierwszy raz, to cię słabo zrobiło, a to było 3 godziny temu. A. Jednak się... Tyle brakowało, żebym się rozpłakała. Jedzenie? Na po cały... Dobra, git, Weronika. Moderator, spełniaj się. Spokój na czacie, bo wujo w pierdol spuści. Co uważasz, a innymi się nie przejmuj. Halo. No i git. Nie chcę mi się tego całego oglądać, bo tu pewnie bardziej jest taka wiedza, ewentualnie dla osób, które również chciałyby się takiemu zabiegowi poddać, a mi to w sumie jest obojętne, czy ją bolało, czy nie bolało, bo no, ja sobie cycków nie będę powiększał, więc taka wiedza dla mnie jest bezużyteczna i tyle, no. Jak jest zadowolona ze swojej operacji, to git i tyle, a reszcie chuj do tego.